To studio nie jest przystosowane do takiej ilości ludzi. Tutaj wszyscy wchodzą jak do siebie. Widzę. Nie rób tego. Tymon chce zrobić coś złego z szalikiem. Nie, tak po prostu patrzę, po prostu mocha. Czekamy na panią Annę Świerczewską, która ma ze sobą karty tarota, jest świeca. Zaraz się dowiemy, o co chodzi. Czy ty masz taką sobie lekką nutkę niepewności? Stakowało miasto! Ty on sobie wbił właśnie świeczkę. Taką nakładkę na świeczkę w kształcie choinki w czoło. Nie zabieraj pani tych kart. No co ty? Ale chciałem się postraszyć trochę po prostu. Ale ty, no nie można tak, no. No tak, ale co, co z szkatułką będziesz się straszyć? Pani Anno! Zapraszamy! Słuchaj, pani Anna nam się zebrała i tam czeka teraz do zebrana tam, no po prostu, no i tyle. No. Co ty myślałeś? No, że tarot. No. Ale ty nie możesz tak traktować naszego gościa. No bo tutaj przyszli wszyscy kurwa, no i po prostu tutaj kręcą. Przepraszam bardzo. No po prostu, Ryszard, to nie no sorry, można no. Tak, no co, no idzie pani Anna, no coś ty zrobisz. Zaczemu tak, że tej nudzi jest nagle po prostu? I komputer mi nie działa, wszystko się popsuło. No właśnie, no dobrze, zapomniałem. Z nami w rogu. Pani Anno, zapraszamy, dzień dobry, jesteśmy już na antenie. Już jesteśmy grzeczni, okej. Już tym on nabroił, nie nabroiłem. Chciałem, ale... Zapraszam, pani Anno. Poproszę o podkład ładny. Dziękuję. Dziękuję, że leci jeszcze country, uwaga. Pani Anno. Anna Świerczewska. I jak fachowo nazwać pani profesję? Tarocistka. Po prostu? Po prostu tarocistka. A jak się zostaje tarocistą? Z powołania, z pasji, z zamiłowania, z hobby. Ale to trzeba sobie zdawać sprawę ze swoich jakichś tam zdolności? Czy każdy z nas może zostać tarocistą? Czy trzeba mieć jakieś powołanie, nazwijmy to? Proszę pana, żeby pan został radiowcem, że się tak wyrażę, musi pan to czuć i mieć powołanie. Albo będzie go pan rozwijał, albo nie. Mhm. Albo będzie pan mistrzem w swojej dziedzinie. Co pana data urodzenia sugeruje? Na pewno, że tak. Mistrz jest tylko jeden, Kuba Wojewódzki. Nie można go prześcignąć, niestety. Zostawiam to bez komentarza. Zadawałem. Zostawiam to bez komentarza.